wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną prognozę następnego tygodnia. Trzeciego odbywa się dość skomplikowana pełnia w znaku wodnika. Pełnia ta w znaku wodnika sprzyja poszerzaniu horyzontów i tematom wyzwolenia. Wszędzie tam, gdzie wolność jest ograniczona, będzie to niestety rozładowane na różny sposób. Wszędzie tam, gdzie kwestionowane są wiary, poglądy, zasady praw czy sprawiedliwości, może niestety dojść do konfliktów. Ta potrzeba wolności, która się zamanifestuje różnorodnie, może być przyczyną także konfliktów, fanatyzmu czy różnego rodzaju przesad. Słońce bowiem w kwadracie do Urana oznacza nie tylko nagłe, nieoczekiwane wydarzenia, zmiany, wyzwolenie, rewolucję, ale znak byka mówi o bezpieczeństwie. Uran, planeta zmian, nagłych i nieoczekiwanych zmian i wydarzeń, zrywa jednak ze starym sposobem bezpieczeństwa, ze starymi sposobami wartości i będzie nas przymuszał niestety do otworzenia się na nowe wartości. Jednocześnie podczas tego dnia samo Słońce w kwadracie do Urana i Księżyc oraz Mars, który w tym miesiącu tworzy trzy trudne konstelacje. Teraz podczas pełni będzie to kwadrat do Jowisza i następnie 13 kwadrat do Plutona i 24 sierpnia kwadrat do Saturna. To, co się przeżyło, to, co nie pasuje do aktualnej rzeczywistości, to, co nie pasuje do tej ery wodnikowej, czy też do aktualnych, realnych, faktycznych sytuacji, będzie niestety zakańczane. Sam Księżyc w znaku wodnika kolektywnie przedstawia ludzi, przedstawia lud. W kwadracie Słońce i Księżyc w kwadracie do Urana nie oznacza zadowolenia, wręcz przeciwnie, protesty, rewolucje, rebelie przeciwko starym regułom, starym prawom czy starym przepisom i wskazuje na niezadowolenie ludzi. Podczas tego dnia Merkury jednak w opozycji do Saturna oznacza, że niewiele będzie tutaj za bardzo dyskutowane. Wręcz przeciwnie, Saturn w retrogradacji idący do Plutona oznacza krótkie nie, że stary system będzie niestety trzymał na tych starych przepisach i regułach i trudno będzie tutaj się z kimkolwiek dogadać, czy też wprowadzić jakieś konkretne zmiany. Podczas tego dnia nie robiłabym nic na siłę, nie forsowałabym nic na siłę. Pełnia jest dla wszystkich omówiona w horoskopie na sierpień. Linka umieszczę tutaj u góry. Proszę także podczas tego dnia, ponieważ Merkury w opozycji do Saturna może oznaczać czarne myślenie, może oznaczać negatywne myślenie, ale postarać się o komunikację, o kontakt. I z Marsem w kwadracie do Jowisza mamy przede wszystkim świadomie kierować swoją energię na te rzeczy, które, na te sprawy, na te tematy, na te priorytety, które są naprawdę, mają dla Was najwyższą wartość. W pozytywnym sensie podczas tego dnia z Merkurem w opozycji do Saturna można projekty korygować, można projekty poprawiać lub też można zamykać to, co nam już się więcej nie podoba, co nam nie służy, co nie ma dla nas sensu. W tym miesiącu i w następnym właściwie, sierpień, wrzesień, ale aż do grudnia, energia naszego dojrzewania kolektywnego, czy też ta ewolucja światowa w tych miesiącach dochodzi tutaj zenitu i to będzie także widoczne w polityce. My, czy każdy z Was nie ma się poddawać i nie pozwalać się wykorzystywać czy manipulować, ale myśleć przede wszystkim o swoich potrzebach i chronić swoich celów, swoich planów, czy też tych celów najwyższych.
5 Merkury opuszcza znak raka i przechodzi do słonecznego lwa, tutaj gdzie znajduje się Słońce. W pozytywnym sensie oznacza to, że nasza komunikacja może być bardzo ciepła, suwerenna, twórcza, pełna entuzjazmu. W negatywnym, że możemy przesadzać, za bardzo pouczać czy też za bardzo ryzykować. Merkury będzie sprzyjał biznesom, interesom, komunikacjom i wszelkim spraw związanych z komunikacją, na przykład handel, lwom, strzelcom, baranom, wagom, bliźniakom i wodnikom do 20 sierpnia. W niedzielę Merkury utworzy trygon do Urana, ale też trygon do Chirona i kwadrat do Urana w poniedziałek, co sprzyja świeżym, nowym pomysłom, ale także zapowiada nieoczekiwane wydarzenia, czyli musicie się przygotować, że w tym miesiącu będzie się bardzo dużo zmieniało. Wenus od 3 kwietnia przechodzi ze znaku bliźniąt, gdzie była 4 miesiące, do znaku raka i tutaj kieruje swoją uwagę przede wszystkim na poczucie bezpieczeństwa, na miłość, na romantyzm, na rodziny, na domy, na dzieci, na opiekę i zostanie w znaku raka do 6 września. W tym znaku Wenus czuje się dobrze, jest jednak super wrażliwa, empatyczna, przy tym życzliwa dla wszystkich. Z energią Wenus to są wartości, miłość, relacje, związki. Będziemy szukać bliskości, jeżeli chodzi o rodzinę, o familię, o przyjaźnie, o bezpieczeństwo w domu. Może wiele osób będzie domy dekorować, czy też poprawiać, czy też urządzać na nowo, czy też upiększać. Nasze emocje i uczucia, ale także wartości w związkach nabierają charakteru romantyczno-sentymentalnego. Pragnąc harmonii, Wenus będzie szukała dla nas poczucia bezpieczeństwa i swojego domowego ogniska. Bardzo piękne. Istotne jednak z tą Wenus w znaku raka nie odrywać się od rzeczywistości, ale myśleć przyszłościowo i zabezpieczać. Wenus sprzyja w miłości, w kreatywnych projektach, w sposobach zarabiania pieniędzy i w partnerstwach przede wszystkim do września, do 6 września, samym rakom, rybom, skorpionom, koziorożcom, bykom oraz pannom. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich do wysłuchania horoskopu na miesiąc sierpień, który jest już na profilu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do kontaktu te osoby, które są zainteresowane konsultacją. Informacje znajdują się pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!